Najlepsze produkty w mieście zapraszam do kupienia ich. Naprawdę bardzo fajne włosy. Nie masz włosy? Kup sobie! Chce ci się kupę, a ci się nudzi? Kup sobie golfa, ziomek! Słuchajcie, mordeczki, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jestem Ernest, ale to pewnie już wszyscy wiecie. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał. I dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę... Czy mam dobre włosy? Naprawdę epickiego vloga. Patrzcie. Poszedłem do sklepu i to jest dosyć ciekawa historia. Tak sobie myślę, co by tutaj dzisiaj nagrać fajnego dla moich ulubionych widzów, czyli dla wszystkich. I stwierdziłem, że... Patrzcie na to. Kupujesz sobie brata. Patrzcie na jakie kasztany wyglądają ci wszyscy ludzie na tych obrazkach. Stwierdziłem, że obrazki na wszelkiego rodzaju produktach są naprawdę zabawne. I po prostu kupię produkty kierując się tylko i wyłącznie zabawnymi obrazkami i spróbuję odegrać je. Patrzcie, dokładniej, żeby każdy zrozumiał zasady. Mamy tego tutaj ziomeczka, ma śmieszną minę. Będę musiał wyglądać na zdjęciu, które zrobi mi Jack Frost, dokładnie tak jak on, czyli tak... W jego przebraniu. Dokładnie, po prostu będziemy odgrywać jakby reklamy tych produktów, które kupiłem. Dobra, to tyle. Więc słuchajcie, teraz przejdźmy do produktów, które ogólnie tutaj mamy. Pierwszy jest sedesowy minigolf. Najśmieszniejsza rzecz... Kurde, co to jest w ogóle? To jest bez sensu. Kolejny produkt to jest ziomek z bębenkiem. To jest pompowany facet i bębenek w zestawie. Może prawdziwy bębenek i pompowany facet. Trzeci to jest jakiś ziomeczek taki... Nie wiem. To dziecko. A to dziewczynka jest! Spójrz na włosy. Faktycznie, nie skminiłem. Nie skapnąłem się w ogóle. Dobra, kolejne. Ziomek, który potrzebuje dużo miłości, bo spędził najlepsze lata swojego życia w więzieniu. Tak można też. Jakiś typ, któremu coś się nie spodoba. To już chyba mamy na początku. To chyba byłem ja na początku tego vloga. Dobra, więc zacznijmy odgrywać. Za chwilę pewnie... A to, ale to kupiłem stary tylko po to, żeby odegrać tego typa. To są takie same włosy. Kupiłeś połączenie dwóch rzeczy, jak dwie krople wody. Pewnie was ciekawi ogółem, jakie jest zastosowanie tych rzeczy, czy są fajne i tak dalej. Więc tak w skrócie będziemy mogli... Co ty zrobiłeś? Więc tak w skrócie przetestujemy je wszystkie, a następnie spróbujemy odtworzyć zdjęcia z reklam. Jako że megafon już przetestowałem. To na samym początku chciałem przetestować ten bębenek i cyknąć sobie taką fotę jak ten tutaj ziomeczek, bo nie wiem, ona mnie najbardziej bawi ze wszystkich, szczerze mówiąc. Dobra, więc najpierw nadmuchajmy to cacko. Czy to ma coś w środku, żeby... A, hamburger. Dobra. Smakuje gumowo. Co zaś to? Ej stary, to jest epickie. To chyba jest mój ulubiony filmik, jaki do tej pory nagrywałem. Co prawda wydałem na te wszystkie rzeczy ponad 200, ale... Nie wiem, czym się kierowałeś wybierając perukę, Ernest, bo... Oczekiwania... Rzeczywistość. Dobra, więc jak to działa? Myślę, że wygląda dosyć podobnie. No stary, to jest podobne do tego, co on ma na dole, nie? Tak mi się zdaje. Całkiem tak. Dobra, jak działa ten bębenek? Działa. Skomplikowane. Dobra. Nie no, w sumie to jest git. Chyba tylko robimy tutaj fotkę. Trzeba się ustawić dokładnie tak jak on. Zapraszam na ścianę. Zapraszam na ścianę sławy. Niestety fail to nie jest jednak takie łatwe, więc powtarzamy tę fotę. Po złej stronie miałem ten bębenek. To jest kardynalny błąd. Dobra. Dobrze. Weź go ładnie obejmij. Nadgarstkiem prawie, że. O tak, dokładnie. Zajebiste. Dobra. Więc teraz macie zestawienie, jak wyszły mi obydwie te fotki. Dodam wam ankietę w prawym górnym rogu, w karcie, i będziecie mogli zagłosować, które zdjęcie wyszło mi najlepiej ze wszystkich. Więc teraz przenieśmy się do drugiej rzeczy, do drugiego zdjęcia. Ciekawe, co tym razem ciekawego nam to przyniesie. O, akurat nie muszę zdejmować tych włosów, bo patrzcie na tego zioma. No, on jest idealny. To akurat pasuje. Jest idealny. Kolejna rzecz do dmuchania. No niezbyt dobrze, szczerze mówiąc, się to pompuje. Wow, ej, to będzie wielkie. To będzie fajne. W ogóle to jest tip. Kupcie takie i wszystkie laski są wasze, naprawdę. To jest potwierdzone naukowo. Dziewczyny lubią serca. Ile już takich kupiłeś?
co, widzimy się za godzinkę, jak się to napompuje. O nie, jeżeli to jest takie pompowanie jak tamto, to się... Nie śpimy! Myślałem, że cię przestraszy, ziomal. Łukasz zasnął, dlatego że szczerze mówiąc, pompuje już tego walonego balona przez półtorej godziny. Jest 20:30, a ja zacząłem o 19:00. To jest masakryczne, jak można zrobić tak beznadziejny ustnik do pompowania. Patrzcie, i to nie jest jeszcze do końca napompowane. To jeszcze ma takie zmarszki, a ja chciałem, żeby to serduszko było idealne. Słuchajcie, mówiłem wam, że taki balon zapewni wam każdą laskę. Słuchajcie, w półtorej godziny to wy możecie sobie przeczytać książkę o podrywaniu, albo nie wiem, zarwać do 10 lasek, a nie pompować balona. No bez kitu, Łukasz aż zasnął, po prostu tak się znudził. Ale dobra, pompuję dalej i za chwilę robimy w końcu tą fotę. Jeszcze pompujesz? Tak. Mam nadzieję, że to półtorej godziny było tego warte. Nauczyło nas czegoś. Tak, naprawdę mam nadzieję, że to było półtorej godziny było tego warte. Zostawcie za to łapkę w górę, pliska. Bo ja normalnie jestem padnięty po tym, ale dobra, trzeba wskakiwać teraz w perukę. Oh yeah. Ej, nie, to jest lepszy sposób chyba na poderwanie niż to. Więc na walentynki, gdy macie wybór pomiędzy taką peruką, a tym, bierzcie perukę. Teraz idziemy robić fotkę. A, trzeba zobaczyć. Dobra. Jest git? Jest git, jak stary, tak. Pokaż. U ciebie jest większy niż u niego. Teraz weźmy sobie coś, chwila. Coś, czy nie, czego nie trzeba pompować, naprawdę. To jest najlepsze, dlatego że i zostawimy na koniec golfa do robienia kupy. Teraz to. Że to się koloruje? O nie. Właśnie. No właśnie. O nie! Ty, powiedz, że nie ma kredek. W sensie, że to... Jezu, właśnie chciałem, żeby nie było, żeś nie musiał kolorować. Teraz będziesz kolorował to. Nie wierzę w te twoje zabawki. To jest jakaś dyskryminacja, no. Ledwo mi się to wokół nogi zmieściło. A kciuk do góry? Uznajemy. To było akurat najgorsze. Ja już mam to z góry powiem. Miałem być super bohaterem! Jakim jestem! Coś, co mnie pocieszy w końcu, okaże się, że trzeba będzie malować trawę albo coś składać pewnie. Mówisz się założyć. Nie, jest mata. Zapraszam państwa. No dobra, to tutaj rozstawiamy najpierw to. Chwila, jak to jest na tym obrazku? A, patrz. Obczaj, bo to jest wokół kibla się zakłada jakby. Jak kibel jest tu do ziemi, to jest specjalnie pasuje, czaisz? Ciekawe. W opór dobra rzecz. Okej, okay, to dalej. Kij. Patrzcie, kij ma dobrą technologię. Selfie stick. Ja. But first... Well, let me take a selfie. No, w sumie racja. No. Dobra. Ej, tutaj jest dużo. O kurde, nie przeszkadzać, bo gra w golfa, pewnie coś takiego. O kurde! O! Ile tego jest? Okay. Skorzystaj z toalety sąsiada, jak gram w golfa. Sztos. Usain Bagno del Vikino, no to nie ważne. I to jest po wszystkich językach ogółem. To samo. Okej, okay, złóżmy to. Złóżmy to idealnie, jak jest tutaj. I... Ej, patrz. Czy ty? Uwaga! Ej, dobra, to było fajne, stary. To akurat było... I zostawisz to w kiblu. No... W sumie to jest do kibla. Wbija do nas kumpel, więc musi mieć co robić, jak przyjdzie do kibla, stary. Dobra, to teraz coś fajnego w końcu. Zamienimy się w prawdziwą kobietę. Dobra, lecimy. Robić sesję. Idę. Dobra, to... Ej, to jest nawet niezłe, to jest bez kitu dobre. Faktycznie dobre zdjęcie. Co nam zostało? Najlepsze, megafon, stary. Muszę być jak typ z megafonem. To będzie, to będzie fajne zdjęcie, to będzie fajna fota. Potrzebne nam jest afro do tego chyba. Najważniejsze w sesji zdjęciowej jest przygotowanie mentalne. Trzeba poczuć się, tak jak czuje się postać, w którą się wcielacie. W tym przypadku jakiś typ, który krzyczy. Chyba już.
już. Dobra. Jesteśmy rapem. Bardzo dobrze! Dobra, niech będzie, że to zdjęcie jest ok. Pamiętajcie, aby ocenić w ankiecie, które ze zdjęć było najlepsze. Która jest 21, więc póki co możemy jeszcze krzyczeć. Słuchajcie, to było na tyle tego odcinka. Wszystkie zdjęcia, tak w czystej formie, możecie znaleźć na Instastory, które będzie wlatywało tego samego dnia, co ten oto odcinek, więc wbijajcie Instagram Tritsus. Pamiętajcie oczywiście o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, ponieważ naprawdę to, ile ja się poświęciłem, żeby nadmuchać tego walonego balona, nie wiem, to były męczarnie. Ej, co ja mam? To powinny być jakieś tortury, słuchajcie. Dmuchanie balonów przez półtorej godziny. Dobra, więc kończymy tego vloga. Widzimy się już w następnym. Ci, co subskrybują i mają dzwoneczek, to oczywiście go nie przegapią. Będzie naprawdę epicko na wszystkich następnych vlogach. W sumie wszystkie poprzednie też były epickie, więc możecie zobaczyć w playliście, w karcie, w prawym górnym rogu. To było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Na razie.